Proszę o zadanie głosu teraz pana profesora Zbigniewa Gdzińskiego. Proszę państwa, bardzo się cieszę, że na skutek drobnych zmian w naszym programie to moje wystąpienie trafia na moment poobiedni, bo będzie ono miało nieco lekki charakter i proszę je potraktować, nie wiem tylko, czy mi się uda w sposób właściwy to zaserwować jako deser do obiadu, który mieliśmy okoloniczność stworzyć. Proszę państwa, z góry też uprzedzam, że sam referat, który będzie opublikowany, on będzie dosyć obszerny, będzie miał arkusz, będzie mniej więcej omówione około 100 różnego rodzaju grafik, ponieważ tutaj nie jestem w stanie pokazać wszystkich, ale będę się starał króciutko zaprezentować prawie 50 z nich. Więc będzie to trochę taki film animowany, gdzie będę tylko sygnalizował problemy, jakie na tych grafikach są zaprezentowane. Obraz wizualny w XIX wieku i w ogóle w naszych czasach jest bardzo istotny. Memy do dzisiaj kształtują rzeczywistość. Wiemy to doskonale. To są takie memy XIX i początku XX wieku. Ja nawet uknąłem takie pojęcie geopolityka tłumu. Przeorywanie świadomości społecznej, społeczeństw często słabo nawet wykształconych, które nie zawsze potrafiły czytać, ale potrafiły rozszyfrowywać obrazki, satyry, które się pojawiały w gazetach XIX i początku, zwłaszcza XX wieku. Fotografia już się pojawia, żeby ożywiała teksty w gazetach, ale przesyłanie fotografii na odległość nie jest proste. Zanim zdjęcia zrobione podczas konferencji pokojowej w Paryżu dopłynęły do Stanów Zjednoczonych, to już dawno w gazetach o tym napisano. W związku z tym ci, którzy rysowali rzeczywistość, odgrywali ogromną rolę. Bardzo szybko zorientowano się w drugiej połowie XIX wieku, że zabawny rysunek o wiele bardziej przyciąga uwagę i że można nim kształtować rzeczywistość. To, że w 1914 roku ludzie wyszli na ulicę w Berlinie, w Wiedniu, w Paryżu, w Londynie, w Petersburgu, ciesząc się, że wybuchła wojna, to jest ta geopolityka tłumów, które zostały przeorane poprzez propagandę satyryczną. Proszę państwa, dwa rysunki jeszcze z okresu wojny, z kwietnia 18 roku, ten już jest okres powojenny. Tak amerykańska satyra polityczna przedstawiała Niemcy, niemiecki militaryzm jako mamuta, coś starożytnego, odległego, kopalnianego nieomal, zwalczanego przez koalicję, nie przez samodzielne państwo. To warto na to zwrócić uwagę. Też satyra amerykańska, tuż jeszcze przed przystąpieniem do rozmów, październik, koniec października roku 1918, stu rozmów pokojowych, ale nikt nie chce z Niemcami usiąść do stołów. To ten moment, kiedy Niemcy jeszcze w sytuacji nie jakiejś beznadziejnej dla niej starają się do tych rozmów przystąpić. Gdy już te rozmowy mają się zbliżać, to francuska tym razem gazeta, wielki bazar pokojowy, na którym Niemcy chcą jeszcze być reżyserem, na co się przecież Francuzi zgodzić nie mogą. I proszę państwa, gdy już przychodzą informacje, że będzie zawieszenie broni podpisywane, to amerykański satyryk William Allen Rogers publikuje rysunek, który będzie, ten motyw będzie się pojawiał w innej satyrze. Marszałek Foch, który jest bohaterem wielu, wielu pozytywnych tych rysunków, Niemcom pokazuje bardzo trudne dla nich warunki pokoju, zawieszenia broni póki co, że będą musiały się rozbroić, wszystko poddawać. I to jeszcze pokazuje w takiej formie mało, że tak powiem, sympatycznej na szabli wymierzonej prosto w butnego Niemca. Dochodzi już do tego momentu właściwego rozejmu, który zostaje zawarty. Ten, to nie przez przypadek umieściłem ten rysunek, bo tu się będą pewne postacie pojawiały. Znany motyw, występujący w propagandzie rewizjonistycznej w Niemczech, ale nie tylko w Niemczech. Pocztówka austriacka z 1919 roku. Tam się pojawia słynny cios,
nożem w plecy dzielnemu niemieckiemu żołnierzowi. Cios w plecy, jak widać, zadany przez Żydów w tym wypadku. Myślę, że znany grafik tych czasów, pewien austriacki akwarelista, z całą pewnością gdzieś tam miał na myśli tę grafikę. Ten motyw noża w plecy, tutaj politycy niemieccy, także ci, którzy byli na tym malunku przedstawiającym podpisywanie zawieszenia broni, to oni, socjaliści, czy też przedstawiciele partii Centrum, którzy biernie albo czynnie, albo biernie przyglądają się, akceptując to, że niemieccy politycy, to pocztówka z 1923 roku, zadają ten zdradziecki cios w plecy. Ten element ciosu w plecy będzie obecny w niemieckiej propagandzie, którego albo politycy, politykierzy, albo Żydzi będą używali. Mimo że jednocześnie przecież trudno odmówić Niemcom żydowskiego pochodzenia w czasie I wojny światowej w perspektywie państwa niemieckiego zaangażowania po stronie własnego państwa w tej wojnie, czego elementem może być ta grafika pokazująca matkę opłakującą tych Żydów niemieckich, którzy w czasie tej wojny przecież po stronie państwa, którego byli obywatelami lojalnymi, zresztą zginęli. Ten motyw będzie wykorzystywany nie tylko w propagandzie takiej wprost zwalczającej sam traktat wersalski czy jego zapisy, ale proszę Państwa także w propagandzie politycznej, bo przecież mamy do czynienia z państwami, które będą demokratycznie zarządzane, gdzie akty wyborcze będą niezwykle ważne. Więc ten motyw pokazujący właśnie ten element noża w plecy będzie także w propagandzie wyborczej. Tu jest plakat wyborczy dostępny, widziany. W każdym momencie ten motyw się pojawia. Proszę Państwa, gdy odbywała się w niemieckim parlamencie posiedzenie komisji, która miała wyjaśnić przyczyny porażki Niemiec w czasie Wielkiej Wojny, na którym to komisji śledczej, w naszej perspektywie, na której się pojawił marszałek Hindenburg, to jest grafika z niemieckiego tygodnika satyrycznego, pokazująca, że to właśnie cywile w dużym uproszczeniu, prawda, zadali tym dzielnym niemieckim żołnierzom ten zdradziecki cios w plecy. Ale nie tylko w niemieckiej propagandzie, proszę Państwa. To bardzo znany brytyjski magazyn satyryczny, gdzie jeszcze w czasie wojny przestrzegano przed tym, że może wewnętrzny wróg zadać cios w plecy dzielnym, w tym wypadku oczywiście angielskim żołnierzom, to oczywiście strajkujący robotnik, który nie rozumie powagi sytuacji w czasie wojny, a który może z tym właśnie sztyletem się skradać. Proszę Państwa, to, co zawsze jest niezwykle ciekawe i polecam, jak Państwo przeglądacie prasę z tamtego okresu, to są te rysunki, jak się zmienia rok kalendarzowy, bo zawsze ten stary rok witanowy, one są genialne, bo nieraz coś pokazują, rok 39, jak był witany, naprawdę wspaniałe te rysunki, jak bardzo potem, gdy już wiemy, co się wydarzyło, to działa. I tutaj właśnie taki rysunek, amerykańska gazeta z 1 stycznia 1919 roku. I przygotujący się do tych obrad paryskich noworodek, ten nowy roczek, a tutaj taki porządek, te wojny regionalne i wszystko, co się dzieje, który jest do zrobienia. Ten motyw szabli, mało sympatyczny, mówiłem, że będzie się pojawiał, czy w ogóle wyciągniętego jakiegoś przedmiotu w stronę tych, którzy będą przymuszali do czegoś, to gdy już będzie podpisywany traktat wersalski i tam będą sygnały, że Niemcy nie bardzo się na to zgadzają, znów dzielny marszałek Foch, który troszkę bardziej przemawia do jakby dowieść świadomości Niemiec niż wtedy, kiedy tylko na tej szabli miał wyciągnięty ten. Ale ten motyw wyciągniętego przedmiotu, tak jak już mówiłem, pojawia się nie tylko w przypadku szabli,
Będzie też motyw łyżki. To bardzo świetny w ogóle rysunek, proszę Państwa, dla nas ważny, bo on się pojawi w określonym kontekście. Mamy rozeryw w Trewirze, bo przecież, jak wiemy doskonale, rozeryw Compiègne był zawarty na pewien okres czasu, nie ułożono jeszcze postanowień pokojowych, trzeba go było, proszę Państwa, przedłużyć. I ponieważ trwało chociażby powstanie wielkopolskie, to dzięki zresztą marszałkowi Foszowi zostało to włączone do tych postanowień i to jest właśnie rozeryw w Trewirze. Jeszcze jedna dawka, którą trzeba Niemcom zadać, bo nie rozumieją tej powagi sytuacji, do jakiej doprowadzono świat. Proszę Państwa, do Ameryki docierają informacje o przebiegu rozmów na konferencji pokojowej w Paryżu. No i generalnie wszyscy wiedzą, że mapy będą się zmieniały. Dlatego też producenci map czekają, bo nie wiedzą, co rysować, jak to ma wyglądać. Nie tylko oni mają tę troskę, proszę Państwa. Tę troskę ma także dzielny amerykański chłopczyk, dzieci amerykańskie, które chodzą do szkoły. Bo czego one się mają uczyć, biedaki, skoro to wszystko, co się nauczyły do tej pory, w ogóle legło już w gruzach i trzeba tych map uczyć się na nowo. Jak prezentowano samych Niemców? Otóż, jak wszyscy wiemy, postanowiono, że to Niemcy są winne wywołania wojny. Wszyscy wiemy, że zawsze to była i będzie pewnie jakaś tam kwestia dyskusyjna, ale żeby oddać tą rzeczywistość, tutaj mamy, prawda, Clemenceau, tu prezydent Woodrow Wilson, natomiast tam inni Włosi przyglądający się, a tutaj angielski, przepraszam, policjant przyprowadza za fraki, jakbyśmy to powiedzieli, Niemcy złapanych niczym złodzi. Sam traktat, Francuzi dla Francuzów, o czym była tutaj mowa, to była możliwość odegrania się, nie tylko odbicia terenów, ale także taka mentalna możliwość odegrania się. Stąd piękna grafika z Le Petit Journal. Tutaj mamy rok 1871. Biedna Francja, prawda, zmuszona do podpisania haniebnego porozumienia. Tutaj Francja z mieczem, dzielna, pokonana Germanią. Musi teraz twoja kolej, Germanio, na złożenie tu podpisu. Proszę Państwa, bardzo znany niemiecki tygodnik i znany też niemiecki satyryk. Jedna z najbardziej chyba znanych w ogóle grafik prezentująca traktat wersalski to Niemcy, w propagandzie oczywiście tegoż grafika, to mocarstwa zachodnie, które wy także macie prawo do samostanowienia. Czy chcecie, aby wasze kieszenie zostały opróżnione czy po śmierci, taką Niemcy dostają w ramach tego prawa do stanowienia perspektywę. Oczywiście propaganda niemiecka, widać to doskonale, czerwone kolory, które zresztą będą często się właśnie w tych kolorowych grafikach niemieckich, tak jak tutaj Simplicjusz, już po podpisaniu z lipca, pocałunek pokoju, biedna Germania z, jakby to powiedzieć, gałązką pokoju, chcąca tego pokoju, a niestety taki, a nie inny los spotyka tęże Germanię. Autor kolejnej grafiki, grafika niemiecka, to trochę nawiązująca do tego, kto wywołał wielką wojnę. Niemcy, biedne, taki tam, prawda, przychodzący gryzoń, dwa potężne koty, ten jeden to konferencja pokojowa, ponieważ no, mogłyby czmychnąć ta myszka, czy też szczurek, trudno mi powiedzieć, aż taki dobry nie jestem z anatomii, żeby to z zoologii, żeby to wyłapać. Kotek Fosz pilnuje, żeby Niemcy nie czmychnęły, a one wyraźnie mówią, nie próbujcie tylko wszystkiego na mnie zwalać. Proszę Państwa, tak jak mówiłem, czerwona grafika charakterystyczna dla zwłaszcza Simplicjusza. Simplicjusza. Bardzo znana także niemiecka grafika. Słyszycie, on przyznaje się do winy. Niemcy pod torturami dopiero miały się do tej winy przyznać. A tutaj jeszcze jedna porcja karmienia Niemców. Musisz to połknąć, czy ci się to podoba, czy nie.
a trzymają Imperium Brytyjskie, Francja, Ameryka, Włochy, Japonia, Wielka Czwórka, karmi tym traktatem pokojowym niechcących tego popchnąć Niemcy. Proszę Państwa, wszyscy znamy marszałka Boscha. I to genialne powiedzenie, które jest dla nas motywem do, i często każdy z nas je cytował na wykładach, na zajęciach, na konferencjach i tak dalej. Marszałka Boscha i to jego wypowiedź, to nie jest traktat pokojowy, to zawieszenie broni na 20 lat, które się sprawdziło, jak wiemy, w zasadzie co do prawie dnia. Ale proszę Państwa, tego dżentelmena już niekoniecznie znam. To fantastyczny australijski rysownik, który zaciągnął się do wojska tylko po to, żeby na polu walki robić rysunki, prezentując jak przebiega wojna. One zostały opublikowane w takiej oto książeczce. No w zasadzie jeszcze gdy wojna trwała w roku 1918. I on jest autorem tego genialnego rysunku, który jest przeniesieniem tego, co powiedział Foch, o czym on nie wiedział. Nie znał tej wypowiedzi raczej na formę graficzną. Proszę Państwa, zwróćcie uwagę na takie niuanse. Klasa, rok 1940. I małe dziecko, które płacze, które wtedy już będzie dzieckiem dorosłym. Płacze w kąciku. Idzie tutaj nasza wielka gruba czwórka z Georgesem Clemenceau, tygrysem na czele. Ciekawe. Wydaje mi się, że słyszę płacz dziecka. To ta złowieszcza wizja tego, że to dziecko, jak dorośnie, nie będzie płakało, tylko będzie wyciągało wnioski. Już mamy podpisanie samego traktatu wersalskiego. Jak on był już po podpisaniu odbierany, to wybitny niemiecki grafik, chociażby twórca, widoczny tutaj na zdjęciu monet z czasów Republiki Weimarskiej, proszę Państwa, i niemiecki plakat propagandowy tegoż właśnie grafika z roku 1919, to co Niemcy straciły w wyniku traktatu wersalskiego, ziemię o 20%, ludność 10%, i różnego rodzaju zasoby, które tutaj widzicie. W grafice państwa, zresztą państwa w większości, przynajmniej w języku polskim, ale nie tylko w języku polskim, z tego co się orientowałem, są rodzaju żeńskiego. Polska, Francja, Ameryka i też w grafice Germania. Tutaj Germania, Niemcy na stosie, także pocztówka niemiecka właśnie z okresu powojennego. Co było problemem w Stanach Zjednoczonych? Jak wszyscy wiemy, problemem będzie ratyfikacja traktatu wersalskiego. Tutaj widzimy grafikę 10 lipca, 19 rok. Jeszcze nikt nie wie, że nie będzie ten traktat ratyfikowany. On dopiero zostaje przyniesiony przez prezydenta Stanów Zjednoczonych do Senatu Amerykańskiego i jak widzicie Państwo, już grafik przewiduje, ten senator drapie się w głowę, będzie z tym pewien problem, bo nie zabrał nikogo z sobą na obrady konferencji, a przecież to republikanie mają większość w Senacie. I co ty myślisz teraz, gościu, że ty nam to przyniosłeś i my tak sobie bez niczego będziemy to ratyfikowali? No więc trwają te procedury ratyfikacyjne dosyć długo, co widać na tej brytyjskiej, angielskiej satyrze grafika, który tutaj jest jednocześnie zaprezentowany. To Most Ligi Narodów zaprojektowany przez prezydenta Woodrow Wilsona, ale brakuje tu ważnego elementu. Jest Belgia, Francja, Anglia, Włochy, ale tutaj jest ten element amerykański, ciągle traktat nie został ratyfikowany. Nie został ratyfikowany, bo tam krytykowano artykuł 10 w sposób szczególny, który powodował, że właśnie rzucano w ten artykuł 10 w Stanach Zjednoczonych, czym kto miał. Tutaj jakiś kij leci, tutaj jakaś cegła czy kamień. Tak prezentowali to amerykańscy graficy. Jak wiemy, republikańska większość w Senacie zablokowała ratyfikację traktatu wersalskiego. Tutaj widzicie Państwo głównych przedstawicieli amerykańskiego Senatu, dwóch liderów republikańskiej większości w tej izbie, która na rydwanie
w Słonia, symbol partii republikańskiej sobie jedzie. Szczegółowy opis, wytłumaczenie też tych dat, które tutaj są, wszystko to będzie w tekście, który dla Państwa, dla czytelników przygotuję do książki. Tutaj podobna sytuacja, ci sami amerykańscy senatorowie nie chcą bynajmniej ustąpić miejsca w tramwaju pokojowi, który jedzie, rysunek Rolin Kirby'ego, genialnego zresztą rysownika, o którym jeszcze sekundkę będę mówił, a tutaj traktat pokojowy zamordowany, a cała ludzkość o to oskarża, a kogoż by innego, Senat amerykański tutaj stylizowany na chińskich odpowiedników. Mówiłem, że o Rolin Kirby będę jeszcze o tym mówił, proszę Państwa, jak ważnym elementem i w ogóle cenionym wtedy był rysunek satyryczny. Nie zdajemy sobie do końca z tego sprawy, że Nagroda Pulitzera, znana przecież nam wszystkim do dnia dzisiejszego, ona jest przyznawana w kilku kategoriach, w tym w zakresie rysunku satyrycznego. To jest rysunek nagrodzony w roku 1925, przepraszam, a oczywiście był opublikowany rok wcześniej, bo to za poprzedni rok zawsze ta nagroda jest, komentujący fakt nieprzystąpienia Stanów Zjednoczonych do Ligi Narodów. Tutaj mamy Rosję, Meksyk i tu wujka Sama, który nie zgodził się na podpisanie tego traktatu. Tak jak wujek Sam od US, skrót jeszcze z czasów wojny, z początku XIX wieku, angielsko-amerykańskiej. Ta postać jest w amerykańskim grafice, tak, odpowiednikiem wujka Sama, a w zasadzie pierwowzorem, bo to z niego zaczerpnęli Amerykanie, tworząc wujka Sama, jest John Bull. I tutaj John Bull dowiaduje się, że wreszcie jednak Amerykanie zakończyli wojnę. No bo skoro nie ratyfikowali traktatu wersalskiego, to jak wszyscy wiemy, musieli potem pokój berliński zawrzeć. I tutaj jest ten rysunek, szczegółowo opisany będzie oczywiście w artykule. I proszę Państwa, troszeczkę jakiś element też sowiecki. Sowiecka propaganda, my zwykle ją znamy ze względu na wojnę polsko-bolszewicką. Tutaj będzie polski element za chwileczkę. Okna Rasty. W sklepach było pusto, bolszewickich po rewolucji. Witryny sklepowe puste, więc codziennie był nowy plakat, bo mogło nie być na jedzenie. Ale na propagandę w tym systemie to musi być zawsze. W związku z tym codziennie w oknach rosyjskich były nowe plakaty, rysowane często przez wybitnych, tak jak Władimir Majakowski, rysowników, czy też współtworzone, bo ktoś rysował, ktoś pisał teksty, pomysł miał. I tutaj właśnie taki plakat tych dwóch dżentelmenów, Malugina i Majakowskiego, właśnie w takim oknie wystawowym wyświetlony. Liga Narodów wyciąga rękę do Rosji z pokojem, a drugą podaje Polakom karabiny. Proszę Państwa, jakżeż to jest zbliżone do tego, co dzisiaj widzimy, tylko ten dzisiaj zły Zachód daje karabiny nie Polakom, ale Ukraińcom, jak ta historia w tym zakresie kołem się toczy. Tu, proszę Państwa, propaganda z, czy grafika z Le Journal, prezydent Francji, który, późniejszy prezydent Francji, ale wtedy jeszcze jako premier, doprowadza do wkroczenia wojsk francuskich, jak wiemy, do zagłębia Rury, i tak jest przedstawiany jako ten, który robi porządek z tymi złymi Niemcami. Tutaj ten sam motyw, tylko z propagandy amerykańskiej, to chodziło, jak wiemy, o reparacje niepłacone i tak dalej. Więc Francuzi wkraczają do zagłębia Rury, do Niemiec. W amerykańskiej propagandzie mówią, no i co, jak teraz z tymi reparacjami? Będą płacone wreszcie, czy nie? Pocztówka propagandowa niemiecka, też właśnie o wkroczeniu do zagłębia Rury. Proszę zwrócić uwagę na Mariannę, czyli na symbol kobiecy z kolei Francji, jak te szaleńcze oczy, które grabią tutaj to biedne zagłębie Rury. Proszę zwrócić uwagę na nazwisko tego niemieckiego grafika, Theo Matejko. Też Niemcy, jak widzimy, mieli swojego Matejkę, też nieźle rysował, choć w nieco innym klimacie niż nasz
narodowy malarz. Nagroda Pulitzera dwukrotnie przyznawana dla tego amerykańskiego grafika za coś, co też stało się, proszę Państwa, symbolem, o czym często mówimy, że to jest źródło partii hitlerowskiej. Zwróćcie Państwo uwagę, 1930 rok, to jest jeszcze 3 lata, no 2,5 mniej więcej przed dojściem Hitlera do władzy, to właśnie ze zwojów traktatu wersalskiego jako źródła wychodzi partia niemiecka. Celowo pominąłem jakiekolwiek grafiki polskie, zresztą nie umieściłem tutaj Państwu wielu, one będą opisane z Eupen-Malmet, z plebiscytów, które się odbywały. Trochę się tego nie ukrywam, naszukałem, bo to nie jest łatwo nawet nieraz znaleźć, opisać, kontekst złapać, kto to robił. To będzie wszystko zaprezentowane. Nie dawałem żadnych polskich z plebiscytów. One są zwykle u nas nie najgorzej znane, ale postanowiłem jednym zakończyć, ponieważ jest interesujący, ze Złotej Muchy CC z roku 1933 po dojściu Hitlera do władzy, gdzie grafik zastanawia się, czy traktat wersalski rozerwie się też, czy nie rozerwie. Wiemy, jak się to skończyło. Proszę Państwa, bardzo dziękuję.